Cześć! Ciężko! Mamy okres świąt, uh -huh. e, świętowania Nowego Roku, Bożego Narodzenia, uh -huh. niedługo Waszego, prawo uh -huh. protestanckiego. Takowo, bym Tak, prawo sławnego. Prawosławnego. Czas generalnie świąteczny. I w tym czasie. Pokazuje się co. Ja sełka. no nie sełka te szopki, szopki betlejemskie. Dzisiaj będziemy mówić o szopkach. Wiecie, jakie szopki. Betlejemskie. Betle, to... Ty miałeś wydowiedź? Szopki. Jakie szopki? Szopka. Wydowiedź. Szopka. No ja już mówię wydowiedź. A to prawie to jedno i to samo. No to ale... jest Tak, ale zaraz wszystko wam po kolei wyjaśnimy. Niewielka lekcja historii dzisiaj. Bardzo interesna. Szopka i wertep to właściwie jedna i ta sama rzecz. Oczywiście różnią się od siebie, ale w gruncie rzeczy są tym samym. Dlatego będziemy mówić o nich jak o jednej formie. Szopka pochodzi od słowa szopa stajenka, a wertep od staroruskiego słowa oznaczającego jaskinię, grotę, to jest... Miejsce, gdzie narodził się lub ukrywał przed Herodem syn Boży. O początkach szopki wiemy niewiele. Choć posiadamy źródła wcześniejsze, swoją popularność zdobyła w drugiej połowie XVII wieku i narodziła się najprawdopodobniej w Polsce, by następnie w formie wertepu przeniknąć na tereny dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wywodzi się najprawdopodobniej z tradycji kościelnych misteriów, zapoczątkowanych już w 1223 roku przez świętego Franciszka z Asyżu, który urządzał procesję wiernych do symbolicznego miejsca narodzin Chrystusa, czego następstwem było wystawienie figur wokół symbolicznego żłobka, a z czasem ich ożywianie i animowanie. Cechą unikatową i odróżniającą od prezentacji zachodnioeuropejskich szopki jest fakt, że nie zajmowali się nią lalkarze, profesjonaliści, choć często okazywała się ona dla nich inspiracją. Nie była ona również związana z Kościołem, choć jej korzenie biorą się z misteriów religijnych. Często stała ona w poprzek wierzeń kościelnych, prezentując bardzo swobodną interpretację narodzin Chrystusa i wprowadzając wątki polityczne co najprawdopodobniej przyczyniło się znacząco do jej zaniku. Była to jedynie sezonowa, przenośna forma teatralna, mająca charakter pouczający, z wykorzystaniem pieśni i zwyczajów ludowych. Tradycyjna szopka polska składała się z jednego poziomu, gdzie odbywało się całe przedstawienie. Późniejsze wersje miejskie składały się z dwóch i więcej poziomów. Natomiast wertep przeważnie składał się z dwóch poziomów: to, co boskie, i to, co grzeszne. Czasem posiadał jeszcze trzeci. Dla aniołów. Komentujących prezentowane wydarzenia. Konstrukcja była wykonana z możliwie lekkich do przenoszenia materiałów to jest z kartonu, czasem jednak z drewna. Znana współcześnie forma polskiej szopki pochodzi z Krakowa i zapoczątkował ją Michał Ezenekier, krakowski murarz, który w 1862 roku. Zbudował pierwszą szopkę, która zyskała uznanie i popularność. Niezależnie od stylu, cechą charakterystyczną polskiej szopki zawsze były szpiczaste wieże, a wertep był ich pozbawiony. Fabuła zazwyczaj dzieliła się na dwie części: religijną i zwyczajową. Pierwsza to ludowa interpretacja Biblii, w której szczególnie podkreślany był wątek tych, dla których miejsca przy żłobku było najmniej. Druga część miała charakter swobodny, podobny do zwyczaju wodzenia kozy z elementami tradycji ludowych lub teatru kukiełkowego. Lalki Szopkowe nazywano jasełkami, nazwa kukła Pojawiła się dopiero w XX wieku. Były bardzo prostej konstrukcji, miały luźne członki, animowano je na kiju umieszczonym w dziurze, która znajdowała się w podstawie czy też podłodze konstrukcji. Zwyczaj szopek sporadycznie wykorzystywali profesjonalni lalkarze, którzy przetwarzali i ulepszali mechanikę lalek i konstrukcji. Co jednak spotykało się zazwyczaj z powszechną krytyką. Tradycja szopki i wertepu zaczęła zanikać w podobnym czasie to jest od połowy XIX wieku pojawiając się sporadycznie w tradycjach ludowych. Obecnie zwyczaj szopki polskiej jest żywy, ale jedynie w formie statycznych dekoracji lub przedstawień w żywym, a nie lalkowym planie i związana jest z Kościołem Katolickim, a wertep starają się wskrzeszać rosyjscy lalkarze w coraz częstszych jego prezentacjach i popularyzowaniu go.